niedawno w szkole był dzień właśnie bezpiecznego internetu i tam również mieliśmy takie właśnie profilaktyczne pogadanki. Był pan ze szkoły Sienkiewicza w Kołobrzegu, był również pan z Politechniki Koszalińskiej i tam właśnie rozmawialiśmy o zagrożeniach płynących z internetu i właśnie o uzależnieniu od komputera, od internetu. I nasze działania szkoły mają właśnie na celu, żeby te dzieci aktywnie spędziły ferie, żeby nie spędziły właśnie tego czasu przed telefonem czy przed tabletem. Wszystkie dzieci w okresie funkcjonowania lodowiska WF-y odbywają za darmo na lodowisku, czyli ze szkół podstawowych i z gimnazjum. Natomiast w czasie wolnym, tak jak teraz, ferie zimowe, każde dziecko, które chodzi do szkoły podstawowej na terenie gminy Gościno i które chodzi do gimnazjum, ma prawo do korzystania bezpłatnie i z jednej godziny dziennie z lodowiska. Oprócz tego obsługujemy również grupy zorganizowane typu zimowiska albo jakieś inne grupy, które do nas przyjeżdżają tutaj na to lodowisko. No lubię na przykład robić różne figury, bawić się z zabawy, na przykład no bo jak ja patrzę, ostatnio się bawiliśmy na lodzie, albo na przykład bawić się w berka i takie różne zabawy. Sama idea lodowiska powstała z projektu ogólnopolskiego Biały Orlik i wzięło się to z finansowania po 30%, tak circa about, po 30% Ministerstwo Sportu dało, Urząd Marszałkowski i 30% gmina. I to z tego projektu powstał Biały Orlik. Biały Orlik był zaprojektowany i wykonany bez tego namiotu. W sumie mamy lodowisko 5 lat, 2 lata mamy namiot, za który gmina zapłaciła z własnego budżetu. Idea narodziła się właśnie powstania takiego lodowiska, żeby zapełnić czas zimowy, kiedy orliki są przykryte śniegiem, dzieciom naszym z naszych szkół i nie tylko z naszych, bo z okolic również. Dlatego stąd właśnie jest takie powodzenie tego lodowiska. Bardzo miła atmosfera tutaj panuje na tym lodowisku. Ale wolimy się spotkać z koleżankami niż ślęczyć przy komputerze. Bardzo fajnie się tu jeździ. Dużo dzieci, bardzo często się bawimy tutaj z koleżankami. Więcej się uczymy. No, robimy różne figury, bawimy się w berka i tak dalej. Codziennie lodowisko ogólnie dostępne jest od godziny 16 do 20, a w weekendy od 14 do 20 i wtedy każdy, kto ma ochotę przyjść się pobujać na łyżwach, może z tego skorzystać. Jeszcze mi się nie zdarzyło upaść i zbyć jakiegoś kolana albo coś. Dzieci przez kwartał w roku mogą korzystać ze sportów zimowych bez względu na aurę, która jest na zewnątrz, ponieważ lodowisko mamy zadaszone. Bo lodówka nie jest taki straszny. Chciałbym podziękować naszej Ochotniczej Straży Pożarnej, dlatego że to dzięki ich wysiłkom mamy tafle. Hoduje się tafle w ten sposób, że Straż Pożarna polewa nam cienkimi warstwami, to zamarza i wtedy po kilku dniach eksploatacji lodowiska znowu jest zalewane i to robi właśnie nasza Straż Pożarna, za którą za to bardzo jej dziękuję.